Karaczan turecki albo shelfuldera lateraris. Jest to jeden z mniejszych karaczanów dostępnych w naszych domowych hodowlach. Zarówno i korzystamy z niego do zwierząt egzotycznych typu pająki, albo i też jeżeli chodzi o gady. Osiąga on rozmiary od 23 do 30 mm. Wielkością przypomina on troszeczkę świerszcza kubańskiego. Ma dosyć miękki pancerz, więc dzięki temu mniejsze jaszczurki z łatwością na pewno go sobie pogryzą, a w przypadku pająki, no to na pewno przebiją jego pancerzyk swoimi. Kiełkami jadowymi, ja nazwę to kieł. Owad ten jest dosyć bardzo aktywny, jeżeli chodzi o bieganie oraz szybki. Co bez wątpienia tutaj troszeczkę w momencie, kiedy wypuścimy kilka takich sztuk do naszego terrarium, to zwierzę na bank troszeczkę się będzie musiało za nimi nalatać. Co niewątpliwie może wpłynąć po części na troszkę lepszą aktywność fizyczną naszego pupilka. Gatunek ten nie chodzi po płaskich powierzchniach, czyli bez problemu możemy go trzymać sobie w akwarium bądź też w jakimś otwartym pojemniku, ale musimy pamiętać. Mieć na uwadze jedną rzecz, że nie może być to pojemnik, który jest w jakiś sposób porysowany, albo akwarium. I zauważyłem też jedną taką drobną, jakby to powiedzieć, wadę. W akwariach dosyć często czasami wystaje silikon w momencie łączenia ścianek. I po tym silikonie może się zdarzyć, że jakiś karaczanek malutki nam by po prostu z takiego pudełka zwiał, ale jest to raczej minimalne. W dobrych warunkach hodowlanych, raczej u tego karaczana minimalizmem jest kanibalizm, co niewątpliwie w przypadku na przykład świerszczy kubańskich występuje dosyć powszechnie. Aby zmniejszyć do minimum kanibalizm, niezbędna jest odpowiednia dieta dla naszego zwierzątka karmowego. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę im lepszymi rzeczami karmimy nasze zwierzęta karmowe, tym z biegiem czasu nasz pupilek będzie otrzymywał również i lepsze wartości energetyczne i witaminowe, które wyciągnie z naszego Zwierzątka karmowego. Pokarm jaki ja osobiście wykorzystuję, jeżeli chodzi o moją hodowlę, są to płatki owsiane albo otręby, trochę zboża zmielonego oraz czasami dorzucę im jakieś warzywo albo jakiegoś owoca. Nie zapominam też również czasami dorzucić im karmę dla psa albo karmy dla kota. W zależności po prostu od dostępności, co akurat w domu posiadam, wybieram jedno albo drugie, dlatego że karma dla psa i kota zawiera dosyć sporo w sobie białka. Białko jest niezbędne. Zbędne też, i właśnie do tego, żeby ograniczyć stopień kanibalizmu. Należy pamiętać, że w przypadku podawania karmy mokrej, albo jakiegoś banana, jakiegoś ogórka, ziemniaka, marchewki, należy wyciągnąć je następnego dnia, jeżeli zauważymy, że już tak naprawdę zwierzaki nie są po części tym zainteresowane. Dlaczego? Dlatego, że z biegiem czasu może nam się pojawić pleśń i w ten sposób, no już troszeczkę nie za bardzo byśmy byli zachęceni do tego, żeby podawać taką karmówkę naszemu gadowi. W moim przypadku wykorzystałem starą nakrętkę od odpicia, do której następnie wsadziłem kilka warstewek Takich papieru toaletowego, które zalałem wodą. Niewątpliwie też wytłoczki po jajkach należy też w drobnym stopniu spryskać wodą. Pamiętajcie o tym, że odpowiednia wilgotność jest niezbędna samicom tego gatunku do dalszego rozrodu, ponieważ oteki, czyli te jajeczka, które wychodzą samicy z dubki tak jakby po prostu mogą nam y, dosyć szybko wyschnąć no i wtedy aktualnie nie będziemy mieli niestety ale żadnego miotu z czegoś takiego w przypadku jeżeli właśnie chodzi o otek otek to jest właśnie ten kokonik który wyskakuje samicy z pewnej części ciała może tam się znajdować do 30 jaj z których około do 150 dni w odpowiednich warunkach w odpowiedniej wilgotności mogą nam się narodzić małe poczwarki. Samce tego gatunku są barwy jasno-żółtej i posiadają skrzydełka. Z kolei samice są cza koloru czarnego z brązowo-czerwonymi elementami na swoim pancerzyku. W przypadku jeszcze hodowli tego gatunku należy pamiętać o tym, że najlepiej pojemnik z tymi owadami należy jest umieścić w ciemnym miejscu z teoretycznie stałą temperaturą gdzieś około 28 do 30 stopni. Pamiętajmy o tym, że im więcej karaczanów, tym tak naprawdę lepiej dla naszej hodowli, ponieważ karaczany lubią ścisk. Ale musimy mieć na uwadze to, że wraz z ilością karaczanów, jaką posiadamy, więcej Odchodów będą nam sobie wytwarzały. I trzeba raz na jakiś czas wyciągać i po prostu czyścić nasze pudełko, w którym się będą znajdowały nasze zwierzątka karmowe. Także sami widzicie, hodowla karaczana tureckiego jest dosyć prosta, ale trzeba mieć na uwadze, właśnie tak jak wam powiedziałem na samym początku, kilka rzeczy. Przede wszystkim musimy uważać na to, żeby jakiś karaczan nam po prostu nie zwiał, albo jakaś grupka karaczanu, dlatego że w przypadku, jeżeli one się nam rozejdą po domach, to niewątpliwie odnajdą sobie odpowiednie miejsce do tego, żeby sobie zrobić tam jakieś lokum i w ten sposób będą nam się rozmnażały. Jest to po części jakiś tam gatunek inwazyjny, ale ze stopnia tylko i wyłącznie takiego, że on pochodził generalnie z Bliskiego Wschodu, ale wraz z tym, jak ludzie po prostu częściej odwiedzali Bliski Wschód, wynosili po prostu po części też e, te karaczanki nie wiedząc czasami o tym i w tym stopniu karaczane dostały się do różnych krajów, w którym tak naprawdę teraz możemy je spotkać. W naszym kraju generalnie występują one tylko i wyłącznie ze względu na hodowlę. Także to tyle moi drodzy, zapraszam w takim razie do polajkowania materiału, do udostępnienia go dalej, do subskrybowania, albo do zostawienia komentarza z treścią jakie filmiki jeszcze chcielibyście widzieć na kanale i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, cześć!